rety. To niemożliwe, no. Przecież bez tego nic. Widzicie, jak masz na imię? Cześć, ja jestem D'Artagnan. Wolę Barenowie, no. Bonjour. D'Artagnan. Punktuaj? Ale? Macie pozwolenie, dobra? No, ufam ci na słowo, Leszku. To ma być uczciwa, sprawiedliwa walka. Czy oni nie muszą o to pytać? Panowie, walka ma być równa. Nie, nie, nie! Nie może tak być! To się tak nie może skończyć! Królu, ja twój uniżony sługa. Na pewno cały Paryż i Marki będą zachwyceni. Ski dla zgody! A to się Portosie. Wyjmie z tych kieszeni, które tam ma? Aha. A może wyżej? Jak królowa się w niej nie ubierze, to król jej... Rozumie! Ty popłyń tam, a ja za tobą. Ty też? O, zaraz, zaraz! Nie, stańcie tam! Nie, no, nie, 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 tak być nie może! Teraz bronić całego Paryża, Marek i okolic! Dobrze? Ale bez tej cnoty, wiesz, bo to nie wiadomo, o co chodzi. Witajcie serdecznie, nazywam się Tomasz Dolski, mam 23 lata, gram na skrzypcach od 16 lat. Jest to moja wielka pasja i cieszę się, że dzisiaj mogę przyjechać do Marek, spotkać się z mieszkańcami i za chwilę spróbować kilka dźwięków wyczarować, żeby ten czas wakacyjny umilić. A jestem w tej chwili w takim właśnie momencie odpoczynku, bo sezon wakacyjny w tym roku jest dla mnie takim właśnie wytchnieniem, jest kilka koncertów. Natomiast czerwiec był ciężki, naprawdę ciężki, bo było 20 koncertów w Polsce i za granicą. No ale coś tu te Marki przyciąga, bo już byliśmy, jesteśmy kolejny raz i we wrześniu jeszcze raz się zobaczymy, także miło, pozdrawiam serdecznie wszystkich z Marek. Tomaszu, skrzypce to bardzo wdzięczny instrument, ale i bardzo trudny. Pewnie połowa twojego życia to skrzypce. Tak, no niestety jest to właśnie wdzięczny instrument, ale bardzo trudny. No i wygląda to w ten sposób, że faktycznie 4 godziny dziennie mniej więcej no, to trzeba poświęcić na granie, a resztę na pozostałe rzeczy, żeby to jakoś w miarę funkcjonowało. Bardziej muzyka rozrywkowa mnie pociąga, zwłaszcza muzyka elektroniczna, więc pracujemy tutaj bardziej nad kierunkiem festiwali muzycznych, gdzie możemy taki rodzaj muzyki pokazywać. Przede wszystkim nastawiam się też na swoją muzykę, którą staram się robić i łączyć z elektroniką. No i tą muzykę staramy się sukcesywnie pokazywać ludziom. Byliśmy właśnie teraz na koniec czerwca w Imoli we Włoszech na festiwalu Musica in Imola. To jest jeden z największych festiwali muzycznych we Włoszech. Grałem tam właściwie, to było takie The Best of Tomasz Dolski, bo to były właściwie głównie moje utwory, jeszcze przeplatane muzyką poważną w nowoczesnych aranżacjach. No i spotkaliśmy się z Potrójnym Bisem i tak w ogóle z takim ciepłym przyjęciem, więc to jest jakby taki element, który powoduje, że chcę dalej iść w tą stronę, bo widzę, że ma to sens. No i on sprawia mi największą frajdę, satysfakcję, kiedy można to coś, co w serduchu siedzi, pokazać ludziom szerzej.
muzyka klasyczna, muzyka rozrywkowa, a może i również muzyka taneczna. Czy skrzypce to wdzięczny instrument? Jak najbardziej, zaraz to wszystko zobaczycie. Dziękujemy bardzo za spotkanie i zapraszamy na koncert. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.